Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnej lekcji z tej strony A+. Dzisiaj się zajmiemy takim, no myślę, bardzo prostym tematem, a mianowicie podstawowymi działaniami, które można wykonywać na wektorach. O wektorach powiedzieliśmy sobie na poprzedniej lekcji, wiemy, że są to obiekty matematyczne, które mają cztery charakterystyczne cechy. Jest to kierunek, długość wektora, punkt przyłożenia oraz zwrot wektora. No i można by się zastanawiać, jak takie obiekty dodawać, dlatego że nie mamy żadnego problemu z dodawaniem skalarów, to z dodawaniem liczb. Wiemy, że 1 plus 2 to jest 3, 2 plus 3 jest 5 i tak dalej, i tak dalej. Ale ktoś by mógł się podrapać w głowę i zapytać, w jaki sposób dodawać te strzałki. No, kurde, no, są dwie strzałki, no, na jakie dodać, no, nie wiadomo. Otóż, moi drodzy, są na to pewne reguły i jak się okaże za chwilę, jest to bardzo logiczne. Rozważmy sobie najpierw dwa takie bardzo proste przypadki. Pierwszy przypadek to jest przypadek, w którym mamy dwa wektory, wektor A i wektor B. Te wektory mają ten sam kierunek i ten sam zwrot. Różne wartości i próbujemy znaleźć ich sumę. Sumę wektorów A i wektora B. A zatem, jak to zrobić? Wyobraźmy sobie taką sytuację, że na przykład dwóch chłopców ciągnie wóz za linę. Jeden ciągnie z siłą A, drugi ciągnie z siłą B. A zatem razem ściągną z siłą A plus B w tym samym kierunku i o tym samym zwrocie. A zatem te dwa wektory zsumowane, wektor A i wektor B, dadzą nam wektor A plus B, który ma dokładnie ten sam kierunek, dokładnie ten sam zwrot i wartość równą sumie wartości wektora A i wektora B. Możemy sobie to też wyobrazić w inny sposób. Dajmy na to, Paweł idzie sobie powiedzmy przez las. No na początek przeszedł A metrów w danym kierunku, przeszedł w danym kierunku A metrów, zatrzymał się, żeby powiedzmy sprawdzić zasięg na chwilę, po czym przeszedł B metrów. A zatem razem jego przemieszczenie możemy zwizualizować jako taki wektor A plus B z punktu, w którym zaczął podróż do punktu, w którym skończył podróż. O długości A metrów plus B metrów. Ok. Sytuacja druga. Druga z prostych sytuacji, kiedy mamy coś takiego. Mamy wektor C i wektor T. I wektory C i D mają te same kierunki, ale niestety przeciwne zwroty. I wektor D jest troszeczkę dłuższy niż wektor C. One mają oczywiście inne, w tej sytuacji inne wartości, co widać z rysunku. No i teraz jak możemy sobie to wyobrazić? Jak znaleźć wypadkowy wektor, czy sumę tych dwóch wektorów, wypadkowy wektor z tych dwóch wektorów. Wyobraźmy sobie to teraz w ten sposób. Jest znowu dwóch chłopców, którzy znowu ciągną linę, ale tym razem ciągną tą linę tak jak na zawodach. Się ciągnie linę, czyli jeden stoi z jednej strony i ciągnie w swoją stronę, a drugi ciągnie w drugą stronę. Pierwszy chłopak to jest ten chłopak C, drugi to jest ten chłopak D. Jeden ciągnie w jedną, drugi w drugą. No i pytanie teraz, kto wygra, kto przeciągnie linę na swoją stronę i jaka jest wypadkowa siła działająca na tą linę. Jeżeli jeden ciągnie w jedną stronę z siłą C, drugi w drugą stronę z siłą D. No, okazuje się, że wypadkowy wektor będzie miał ten sam kierunek, skierowany no, wzdłuż tej liny, w tej danej, naszej danej sytuacji. Zwrot równy zwrotowi tego wektora, który odpowiada chłopcu, który ciągnie silniej. No, jest to dla nas oczywiste, że lina zacznie się przesuwać w stronę tego chłopaka, który silniej ją pociągnie. I wartość równą tak naprawdę różnicy wartości wektora D i C, czyli jakby wartość równą temu, o ile silniej ten jeden chłopak ciągnie linę niż drugi. To będzie nasza siła wypadkowa. Ok, to są takie dwie proste sytuacje. A teraz przejdźmy do ogólnych reguł na dodawanie wektorów. W jaki sposób to się robi? Dlatego, że w tamtych sytuacjach mogliśmy sobie to jakoś jeszcze wyobrazić, natomiast to tutaj już jest ciężko, na przykład kiedy mamy takie dwa wektory, wektor E i wektor F. No jak to dodać? One nie mają takich samych kierunków, więc pojawia się pewien problem. Jest taka ogólna zasada, która nam mówi, że sumę dowolnych dwóch wektorów jesteśmy w stanie wyznaczyć, zaczepiając początek jednego wektora w końcu drugiego wektora i ten wektor, który jest sumą tych dwóch wektorów, będzie się zaczynał w początku pierwszego wektora i kończył w końcu drugiego wektora.
Czyli robimy to dokładnie w ten sposób. Początek wektora F zaczepiamy w końcu wektora E i wektor E plus F ma początek w początku wektora E, a koniec w końcu wektora F. Czyli na przykład, jeżeli, no dajmy na to, ktoś chodzi sobie po boisku, najpierw sobie przejdzie w taki sposób, w takim kierunku, co można przedstawić za pomocą wektora E, a potem sobie przejdzie w ten sposób, co daje się przedstawić za pomocą wektora F, no to całkowite jego przemieszczenie jesteśmy w stanie określić wektorem E plus F, który wygląda dokładnie tak. Zaczyna się w początku całej podróży, a kończy się w punkcie końca całej podróży. Podobnie robimy to tutaj, kiedy mamy wektor G i wektor H. Możemy oczywiście zrobić to z tej zasady, czyli wektor G kończy się tu, tu zaczepiamy wektor H i widzimy, że początek wektora G plus H jest w początku wektora G, czyli pierwszego wektora, a koniec tego wektora G plus H, czyli naszego poszukiwanego wektora, jest w końcu wektora H, czyli drugiego wektora. Ale tutaj widzimy, że sytuacja jest troszeczkę inna niż tutaj. Znaczy, to jest inaczej przedstawione. Tutaj mamy trójkąt taki jakby, a tutaj mamy równoległobok. I ten trójkąt i równoległobok to są dwa tak naprawdę przedstawienia graficzne tej zasady. Tej zasady, że sumę wektorów otrzymujemy właśnie według tych kroków, że zaczepiamy koniec wektora, znaczy zaczepiamy początek drugiego wektora w końcu pierwszego i suma wektorów to jest wektor, który ma początek w początku pierwszego i koniec w końcu drugiego. Da się to przedstawić albo za pomocą trójkąta, to jest tak zwana reguła trójkąta, albo za pomocą równoległoboku, to jest tak zwana zasada równoległoboku. Tutaj to robimy troszeczkę inaczej, dlatego że zaczepiamy początek pierwszego w początku drugiego razem. I kiedy mamy te dwa wektory, to na ich podstawie kreślimy równoległobok. I ta przekątna równoległoboku, zaczynająca się w zarówno początku wektora G, jak i wektora H, nam wyznacza wektor G plus H. Ale tak na dobrą sprawę możemy zauważyć, że to jest dokładnie to samo, dlatego że gdybyśmy ten wektor H przemieścili tu do góry, to dostajemy trójkąt. I to jest dokładnie równoważne temu. Czyli te dwie zasady tak naprawdę mogą być stosowane zamiennie. Tak naprawdę reguła równoległoboku opiera się na regule trójkąta. Dobra, wyskoczył nam układ współrzędnych. Kilka słów na temat tego, jak działa jeszcze reguła równoległoboku, czyli w jaki sposób to robimy. Dlaczego rysujemy równoległobok, a nie rysujemy na przykład, dajmy na to, nie wiem, kółka powiedzmy, tak? Dajmy na to, że mamy dwa wektory. Tu jest wektor. Jakiś tam wektor A. A tu mamy jakiś wektor B. I teraz pytanie, wielkie pytanie, jak wyznaczyć wektor A plus B. Czyli wektor A plus B. Jak wyznaczyć taki wektor? To jest nasz znak zapytania. Możemy to zrobić łatwiej z reguły równoległoboku, dlatego że widzimy, że początek wektora A jest w tym samym miejscu, co początek wektora B, więc możemy sobie nakreślić równoległobok. Ok. I ten wektor mamy skonstruowany dokładnie w ten sposób. Kończy się on w tym punkcie, w punkcie 3-4. No dobra, ale z czego to wynika? Dlaczego akurat narysowaliśmy go tu? Otóż spróbujmy sobie dla rozjaśnienia jeszcze dodatkowego tej reguły równoległoboku zrobić taki myk. Rozbijmy wektor B na wektory składowe. Bx tutaj. Tu będziemy mieli BY i podobnie spróbujmy zrobić z wektorem A. Tutaj AY będzie się akurat nam pokrywał nieszczęśliwie z BY. Ale no,
dokładnie takie same wektory. A tutaj mamy ax. Spróbujmy zrobić coś takiego. Jeszcze tu przy okazji może taka mała dygresja, dlatego że w ostatniej lekcji dowiedzieliśmy się, że to się nazywa wektorami składowymi, a wartości tych wektorów składowych to są tak zwane składowe. Otóż czasami się stosuje też inne nazewnictwo, a mianowicie wektor składowy się nazywa po prostu składową, a składową się nazywa tak zwaną współrzędną wektora, czyli składowe to są współrzędne wektora. Czyli to nazewnictwo jest tak jakby przesunięte o jeden. Warto sobie gdzieś tam to trzymać w mózgu, gdyby na przykład kiedyś profesor wam się powiedzmy przypluł, że składowa to nie jest skalar, składowa to jest wektor i tak dalej, i tak dalej. Trzeba pamiętać, że takie nazewnictwo też jest stosowane. I szczerze powiedziawszy, ono jest na chwilę obecną stosowane nawet częściej. Można się spotkać z nim w większości podręczników. Ok, no ale rozbiliśmy sobie nasze wektory a i b na składowe. Składowe y-owe i składowe x-owe. Wektory składowe. Tu mamy nasz wektor a plus b wyznaczone z reguły równoległo boku. I to, co możemy zauważyć, to fakt, że tak naprawdę dodając wektory a i wektor b, my dodajemy ich składowe x-owe i dodajemy ich składowe y-owe. Czyli na przykład, jeżeli mamy jakieś przemieszczenie a i przemieszczenie b, to suma tych przemieszczeń to jest suma przemieszczeń wzdłuż y, czyli przemieszczenie od y od wektora a i od wektora b, czyli razem 2 i 2, czyli 4. Oraz suma przemieszczeń od x, dlatego że od wektora b mamy przemieszczenie wzdłuż x 2, a od wektora a mamy przemieszczenie wzdłuż x równe 1, a zatem razem 2 plus 1 jest 3. I widzimy, że ta suma przemieszczeń wzdłuż x i y daje nam ten wektor wypadkowy, który chcieliśmy otrzymać, wektor a plus b. No okej, to na chwilę obecną kilka ćwiczeń może zrobimy z dodawania wektorów. Spróbuj, drogi słuchaczu, dodać takie dwa wektory. O, ja troszeczkę niewyraźnie to narysowałem, przepraszam. Taki wektor i taki wektor. To jest wektor C, a to jest wektor D. Spróbuję na początek dodać takie dwa wektory. Chwila zastanowienia dla Ciebie, słuchaczu. Możesz zatrzymać filmik albo rozrysować to sobie na kartce, albo po prostu zrobić w pamięci. Zrobię w pamięci. I ok. Ile to będzie? Narysujemy sobie równoległy bok. Ciach. Ciach. I w piękny sposób widzimy, że wektor wypadkowy C plus D dostajemy właśnie tutaj. To jest nasz wektor C plus D. No ok. Jeszcze jedno ćwiczenie może. Spróbujmy sobie dodać takie dwa wektory teraz. Tu jest jeden wektor, to jest wektor E. A tutaj mamy wektor F. I spróbujmy znaleźć sumę tych dwóch wektorów, czyli wektor E plus F. Chwila zastanowienia dla Ciebie, słuchaczu. Ok, i jak to zrobimy? Najwygodniej będzie nam to zrobić, stosując regułę trójkąta, przenosząc ten wektor F tak, aby jego początek był zaczepiony w końcu wektora E.
możemy przenieść wektor f. A zatem wektor e plus f znajdujemy bezproblemowo tutaj. To jest nasz wektor e plus f. I teraz pytanie, dlaczego ja mogę tak sobie te wektory przenosić? To znaczy, dlaczego wektor, który jest tutaj, jest równy wektorowi, który jest tutaj? Odpowiedź na to pytanie jest tak naprawdę jedną z rzeczy, dlaczego wektory są najczęściej stosowanymi obiektami w fizyce. A mianowicie specyfika wielkości określanej przez wektor i samego wektora nie jest zależna od układu odniesienia. Czyli ten wektor jest równy temu wektorowi. One mają ten sam kierunek tak de facto, dlatego że leżą na prostych, które są równoległe do siebie, ten sam zwrot, tą samą wartość i tak naprawdę ten sam punkt przyłożenia. Ok. Kolejna rzecz, o której chcielibyśmy sobie powiedzieć, to jest matematyczne wyjaśnienie tego, co przed chwilą wam powiedziałem, a mianowicie dlaczego dodawanie wektorów to jest tak naprawdę dodawanie ich składowych. Przede wszystkim wiemy, że ax plus ay to jest a, czyli wektor a składa się ze swojej składowej xowej i składowej y-owej. To jest to, co powiedzieliśmy sobie na pierwszej lekcji, że wektor a możemy rozbić na składową xową i wektor składowy y-owy. Kolejną rzeczą, którą wiemy, także z ostatniej lekcji, to jest fakt, że składowa xowa to jest inaczej długość składowej xowej razy wersor osi x, czyli wektor i, oraz że składowa y-owa to jest inaczej długość składowej y-owej, czyli współrzędna składowej y-owej razy wektor j, czyli wersor osi y. Ok, i wiedząc to, jesteśmy w stanie, wiedząc zarówno to, jak i to, jesteśmy w stanie dojść do tego, co jest tutaj na zielono. A co mamy na zielono? Mamy rozpisaną sumę wektorów a plus b. Co to jest wektor a plus b? Wektor a jesteśmy w stanie rozwalić na ax i ay i analogicznie wektor b jesteśmy w stanie rozwalić na bx i by. Dalej wiemy, że ax wektor to jest nic innego jak współrzędna wektora ax, czyli długość tej składowej xowej razy wersor osi x, czyli y, czyli wektor i. Analogicznie składowa y-owa to jest nic innego jak długość składowej y-owej razy wersor osi y, czyli j. To samo dla bx i by. Jesteśmy w stanie to pogrupować, czyli mamy i razy ax i razy bx, czyli tak na dobrą sprawę ax plus bx razy wektor i analogicznie mamy ay plus by razy wektor j. Czyli mamy wzdłuż osi x reprezentowanej przez ten wersor i mamy przemieszczenie od wektora a i przemieszczenie od wektora b i wzdłuż osi y-owej, która jest reprezentowana przez ten wersor j, mamy przemieszczenie również od wektora a i przemieszczenie od wektora b. A co to jest ax plus bx? To jest nasze cx, czyli xowa składowa jakiegoś wektora c, który nam powstanie po dodaniu wektorów a i b. Analogicznie to jest cy. A zatem otrzymujemy dalej coś pięknego, że to jest cx wektor plus cy wektor i na mocy tego, że wektor jest sumą sobie swoich składowych wektorów, otrzymujemy, że to jest wektor c, który jest naszą sumą wektorów a i b. Czyli to nam dodatkowo jeszcze potwierdza, że suma wektorów to jest tak jakby suma ich składowych. W ten sposób możemy to sobie rozumować i jest to wielkie uproszczenie, jeżeli chcemy dodać jakieś dwa wektory, na przykład na które nie mamy pomysłu, powiedzmy, i nie do końca jesteśmy w stanie sobie wyobrazić ten równoległobok czy ten trójkąt. I tutaj mamy coś pięknego,
mianowicie przykład czegoś takiego, w jaki sposób możemy to zrobić. Mam wektor A i wektor B, jakieś przykładowe dwa wektory. Wektor A ma współrzędne 3 i 5, wektor B ma te składowe 4 i minus 1. I robimy sumę wektorów A plus B. I co robimy? X do X, Y do Y i dostajemy wektor 7, 4. Czy jest to poprawne? Jest to w pełni poprawne, co udowodniliśmy tutaj. Pamiętamy ten zapis w nawiasie kwadratowym, gdzieś tam z lekcji matematyki, z pewnością gdzieś się spotkaliście. To pierwsze, co jest w nawiasie kwadratowym, to jest współrzędna x-owa wektora, to co jest drugie, to jest współrzędna y-owa. Gdybyśmy mieli trójwymiarową przestrzeń, to oczywiście dojdzie nam jeszcze z-owa. I nawias kwadratowy, bardzo charakterystyczny dla wektorów. A zatem dodajemy x do x, y do y, co tutaj udowodniliśmy, że da się tak robić. X do x, dostajemy x nowego wektora i y do y, dostajemy y nowego wektora. Ok, w tym filmiku to wszystko. Na kolejnej lekcji zajmiemy się odejmowaniem wektorów. Powiemy sobie kilka słów na temat operacji przeciwnej do tej omawianej dzisiaj, czyli jak odejmować wektory. Ja dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału na YouTubie, lajkowania naszej strony na Facebooku i do usłyszenia na następnych lekcjach.